A na początek Kijów. Z wizytą na Ukrainie przebywa dziś prezydent Andrzej Duda. Będzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. 23 sierpnia 2021 roku zainaugurowana została Platforma Krymska, której celem było poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i niezgoda na jakiekolwiek siłowe odbieranie jej Krymu. Dziś, po roku od tamtych wydarzeń, prezydent Andrzej Duda udał się do Kijowa. Udał się tam na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego wizyta obejmuje spotkanie z panem prezydentem, rozmowy na temat wsparcia Ukrainy, wsparcia w sensie militarnym, w sensie dostaw sprzętu potrzebnego temu krajowi do obrony przed agresją rosyjską, w sensie gospodarczym i w sensie humanitarnym i w sensie politycznym. Kancelaria prezydenta opublikowała już pierwsze nagrania z wizyty prezydenta. Tutaj przywitanie w Kijowie. To trzecie spotkanie Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego od początku wojny. Poprzednie odbyły się w kwietniu.